Magda Adamowicz. Dobry wieczór. W ostatnich dniach szukanie słońca na niebie nie było łatwym zadaniem. Teraz ma się to zmienić i do Polski na moment wróci polska złota jesień z temperaturą wynoszącą nawet 20 stopni. Ale zanim to nastąpi, to przed nami jeszcze jedna deszczowa doba. Zobaczmy szczegóły tej prognozy pogody, a na początek przyjrzymy się sytuacji barycznej nad naszym kontynentem. Nad Atlantykiem cały czas tworzą się układy baryczne niskiego ciśnienia, które w stronę Europy, przynosząc nam pochmurną jesienną i deszczową aurę, aurę również w Polsce. Jednocześnie taki układ niżów sprowadza do naszego kraju dość ciepłe masy powietrza z zachodu i z południowego zachodu, które dotrą na południe naszego kraju. Ale od północy płyną do nas chłodne arktyczne masy powietrza, dlatego w ciągu najbliższej doby, zarówno w nocy jak i w dzień, temperatura na północy kraju nie przekroczy nawet 10 stopni. A w ciągu dnia mamy z, w ciągu nocy mamy nad polską strefę wilgoci, która przyniesie nam opady deszczu w zasadzie wszędzie z wyjątkiem północy i północnego wschodu, ale tutaj mogą wystąpić mgły ograniczające nam widzialność nawet do 100 metrów. Na termometrach 2 stopnie w suwałkach, 5 stopni w Warszawie, 7 stopni w Łodzi, a najcieplej tej nocy będzie w Rzeszowie. Tutaj termometry wskażą 10 stopni. W ciągu dnia kolejna porcja wilgoci i kolejne opady deszczu, tym razem wszędzie do 4 litrów wody na metr kwadratowy. Aura raczej pochmurna, jesienna, ale przejaśnienia są możliwe na południu i w okolicach suwałk. Termometry wskażą od 5 stopni właśnie w suwałkach przez 12 stopni w Łodzi w Poznaniu, ale też w zielonej górze. Najcieplej znowu w Rzeszowie, tutaj 15 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a ciśnienie idzie w górę. Kolejne dni to zdecydowana poprawa pogody i więcej słońca na termometrach, wspomniane przeze mnie nawet 20 stopni na południowym. Wschodzie kraju, a jeśli opady deszczu, to tylko na północy. Wtorek i środa już nieco bardziej deszczowej, z każdym dniem będzie chłodniej, maksymalnie do 14 i 12 stopni. A cały czas aktualizowana prognoza pogody na wszystkich świętych jest dostępna w portalu tvn.meteo.pl. Dobrego wieczoru.